Siemaneczko, siemandereczko, dzień dobry, dobry wieczór, w końcu nie wiadomo kiedy to pójdzie. Słuchajcie, witam w 89. filmiku o gitarach. 89. filmik o gitarach będzie poświęcony gitarze BC Rich z Korei, BC Rich Platinum Pro, model Junior V, czyli to, na czym jest oparty też również model Kerry Kinga, tak? Chciałem powiedzieć parę spraw na początek. Jak wiecie, filmiki o gitarach jest to vlog gitarowy, więc mogę sobie nawet gadać o czym chcę, nawet o polityce, aczkolwiek nie będzie o polityce, będzie o muzyce. Słuchajcie, obejrzałem dwie piosenki Budki Suflera z Woodstock, z przystanku Woodstock 2014. Szacun. Budka Suflera, wiecie, tam sobie śmiałem się w jakimś filmiku, że generalnie kończą i powinni iść na emeryturę, ale Budka Suflera z nagrać, Budka Suflera to jest kawał polskiej klasyki, Budka Suflera to jest naprawdę, naprawdę konkretny zespół i nie ma co się do czego przypieprzyć. Oczywiście pewien okres tam twórczości, jak w każdej twórczości różnych zespołów jeszcze z czasów tych komunistycznych, które zaczynały, jest tam nasycony różnymi, powiedzmy to, influencjami, tak? Ale to nie ma to w tym momencie żadnego znaczenia. Są to klasyki polskie i numery są konkretne, więc to jest pierwsza rzecz, o której chciałem powiedzieć. Natomiast rzecz druga, o której chciałem powiedzieć, to jest coś takiego. Słuchajcie, filmik będzie o tym tutaj BC Richu, tak? I generalnie czasem się ludzie pytają o historię wiosła i w ogóle o różne takie rzeczy. Słuchajcie, nie zawsze te historie wiosła są mi znane, czasem są mi znane i po prostu ludzie opowiadają o nich, ale to są rzadkości. Na przykład kiedyś miałem gitarę kupioną od kolesia, który grał na tych samych deskach gdzieś tam w latach 70. Supportował na przykład Pink Floyd, tak, w jakimś tam zespole angielskim, takim, nie wiem, drugoligowym, tak? Mam gitarę, którą kupiłem od Coolies Pathology, znacie Charvela, która w ogóle jest historią w Łodzi, bo grał na przykład na niej tam Wawak i w ogóle przeszła przez różne zespoły i to jest też jakaś tam historia, tak? No i właśnie z tym BC Richem, który dzisiaj sobie będziemy trochę tutaj pogrywać, jest również związana historia. Słuchajcie, BC Rich należał do gitarzysty zespołu Terakai, chyba tak, Terakai, to jest ich epka z 2010 roku, nazywa się epka The Last Stand, tak, to jest taki, powiem wam tak, zajebiście zagrany metalcore tak zwany, tak, taka muzyka. Słuchajcie, skład zespołu to jest Joe Knipe, Matt Todd, który właśnie był właścicielem rzeczonej gitary, Tom Gripen, Chris Todd, podejrzewam, że jest to brat Matta, i Adam Lewin na bębnach. Słuchajcie, gitarzysta Matt Todd umarł w 2010 roku, w wieku 19 lat, chłopak zginął. Właśnie wybierał się do takiej szkoły zresztą robionej przez ten sklep Undertones, od filmików Chapmana, i miał tam właśnie robić licencjat z gry na gitarze. W Anglii są takie całe szkoły na gitarze, uczą wszystkiego i normalnie dostaje się papier i można iść z tym do pracy i jest praca z tego, to jest coś takiego, ale on też był zafascynowany po prostu muzyką metalową, metaliką, metalcorem, i ze swoim zespołem nagrał taką epkę. No i to jest właśnie jego gitara, tak? Więc generalnie hołd dla tego gościa, słuchajcie. Jego zdrowie. I zagramy na jego gitarze. Taka jest historia tej gitary. No cóż, jest to najwyższy model Platinum, czyli BC Rich Platinum Pro. Tak? To już jest. Potem są. To jeszcze jest to model z wkręcanym gryfem. Potem już są modele jakimś tam takim NT, znaczy takim, jest taki IT, że ma główkę tutaj, taki kształt główki wklejony z tyłu, ale już potem są raczej modele neck through body, tak? Ten instrument jest koreański, nie wiem z którego roku, nie mam pojęcia jak to się ustala, aczkolwiek instrumenty koreańskie BC Richa są 100 razy lepsze niż wszystkie inne. Ja generalnie jestem znany z tego, że przez wiele lat na forach gitarowych
raczej hejtowałem Biselicza i mówiłem, że Biselicze są do bani i w ogóle generalnie Biselicze się do czego nie nadają i są słabe, tak? To jest tak. Nowe gitary, jeśli kosztują dwa klocki lub nawet tam 1800 lub coś takiego, oczywiście, że są słabe. Jeśli okazyjnie ją wyrywamy za jakieś na przykład 900 zł, to taki Biselicz już słaby nie jest, szczególnie jeśli jest właśnie koreański. Miałem ostatnio Biselicza trochę niżej, czyli Platinum bez Pro Warlocka koreańskiego, też całkiem konkretnie dawał radę. Jest na przykład filmik o sustainie, tak? Więc generalnie to jest tak. Nie cierpię tych Biseliczy wszystkich nowych, bo ograłem kiedyś chyba z 20 czy 25 na targach gitarowych, tak nie wiem, chyba z 5 lat temu czy coś takiego, może z 6. I generalnie było tam dużo tych takich różnych strasznie tanich i strasznie kiepskich Biseliczy, które generalnie są rzeczywiście słabe. Mało było fajnych modeli, które kopały dupę, tak? Na przestrzeni dziejowego tamtego czasu napotkałem na różnych kilka. Oczywiście wcześniej również napotykałem na fajne Biselicze, na przykład w tym dysku Mołca Piskle jest taki zielony Biselicz, z którym Lipper się wywala i to była bardzo, bardzo fajna gitara, nic nie można było zarzucić do niej. To był jeszcze starszy koreański Biselicz, więc generalnie to jest tak. Te niskie serie, czyli na przykład seria Bronze, seria One, seria Rave ze starszych czasów, nawet jakaś tam seria Platinum z Korei, taka z lat 90., która mogła być sklejkowa, no to są po prostu słabizny, tak? Natomiast już seria Platinum, już seria na przykład NJ i już te wyższe serie są fajne, już są to całkiem niezłe instrumenty. Jak mówię, nie bardzo są one fajne, jeśli chodzi o kupowanie instrumentu nowego, bo oczywiście można na przykład kupić za te same pieniądze ekwiwalent japońskiego starszego Charvela za ponad 2000, więc to jest... lub jakiegoś Jacksona z serii nawet Professional Pro, który jest naprawdę pasem, albo Gibsona na przykład, więc na przykład nowa gitara poza ponad 2000 chińska się nie opyla, ale już gitara używana chińska, ta sama za na przykład 1200 od 800 do 1300, to już jest całkiem dobry wybór, jeśli chodzi o gitarę, jeśli chcemy akurat właśnie taki kształt. Wiadomo, że te różnice nie są aż tak wielkie. Jeśli jest to gitara już chińska i z tej wyższej półki, to one już są całkiem niezłe. No to nie jest tak, że wszystko co chińskie jest lipne, tak? Efekty Joya też są chińskie. Jak na razie ja używam go na próbie i depczę po nim, kopię go i działa, no więc wszystko jest ok. Jak mówię, tutaj jest trochę wyższy model Agatis, klon. Tutaj jest Palisander, klucze są Biseliczowskie, zablokowane. Ta główka typu tam Beach chyba, czy Beast, nie wiem jak ona się nazywa, no kształt ten, który wybrał sobie też Kerry King, taka trochę inna fałka od na przykład Jacksonowskiej, bo tutaj ma to takie, widzicie? Taki to, nie jest pociągnięty ten róg do końca, tylko jest taki trochę zaokrąglony, no więc to jest taka różnica. Gitara jest wyposażona w fabryczne przetworniki BSDM Biseliczowskie i licencjonowany mostek Flodros. Zobaczymy jak ten mostek Flodros sobie radzi. No nie wiem, czy jeszcze coś o niej powiedzieć. Słuchajcie, ja sobie na niej pograłem. Ma takie fajne, ciepłe, miękkie brzmienie, które mi się podoba i generalnie wcale nie jest aż tak bardzo metalowa, jak wygląda i wcale nie jest aż tak bardzo generalnie agresywna. Raczej powiedziałbym, że raczej ma takie otwarte, trochę więcej oddechu jest z tych pick-upów i takie bardziej otwarte, rockowe brzmienie z takim, jak powiedziałem, jak z takim oddechem. Gitara ma jeden mankament, taki tutaj maleńki. Mianowicie jest tutaj główką, było uderzone w którymś tam momencie i dwa takie kawałki są odpęknięte. No cóż, taka główka to nie jest najlepsza sytuacja do tego, żeby na nią uważać i generalnie nie dziwię się temu, że ktoś mógł w to walnąć. Na szczęście jest to tak, że jak ktoś ma taki klamp, ja nie mam niestety właśnie, ale taki klamp jakby ktoś miał ściskający, stolarski, to można to spokojnie nawet wikolem skleić i się będzie trzymać, potem zamalować. To jest trochę już tutaj zamalowane, aczkolwiek jak mówię, no nie, tak, to jest kosmetyka, nie ma to żadnego jakiegokolwiek wpływu ani na to, jak ta gitara brzmi, ani jak stroi, ani tutaj, nawet jakby to wszystko urwać i zamalować, to nawet by się nie, ładnie wypolerować tutaj, tak odłamać to, wypolerować i pomalować od nowa, to nikt by się nawet nie skapnął, że jest jakaś w ogóle zmiana, trochę byłoby mniej symetrii, jeśli ktoś ochotę sobie zachować symetrię, to wtedy można sobie tutaj to taka pierdółka, no więc generalnie, słuchajcie, chciałem jeszcze powiedzieć w filmiku,
jak widzicie gitarę z jakimiś takimi pierdółkami, no słuchajcie, czasem ktoś tam walnie o coś, tak, nie wiem, o ścianę, no, no i co z tego, nawet tak pięknie i tutaj, no to przecież to nie jest tak, że, nie wiem, energia się tutaj z tego punktu nagle przenosi i cała gitara, wirus przechodzi i jest chora i cała gitara się do niczego nie nadaje, no nie, no słuchajcie, no kawałek drewna pękł tutaj, no cała reszta się trzyma, klucze do niczego, tutaj to nawet jakby pękło do końca, to do niczego by to nie doszło i generalnie nic to nie stanowi. Są to kosmetyczne rzeczy, na które można zaoszczędzić, a cały czas mieć więc zajebisty instrument. Sami byśmy tak walnęli na koncercie i nawet byśmy nie zauważyli pijaku po 40 browarach. Także to tak, no. Słuchajcie, sprawdzam najpierw gitarę na takim zestawiku, że gra sobie Line 6. Gra sobie Line 6 Spider, pobawimy się tym Line 6, potem dopiero przyjdziemy pod koniec na Marshalla i na Marshalla przetestujemy kanały z Marshalla i z Joyu US Dream, którego ja używam teraz notorycznie i po prostu tak rozwala brzmieniem, że masakra. Ale na razie zaczniemy od takiego zestawu, że ktoś po prostu sobie na przykład kupuje gitarę za powiedzmy 1000 zł, taką, tak, na Allegro i używany wzmacniacz za tam na przykład 450-500 zł. Taki Spider, do tego kupuje kabel, no i ma zestaw, tak? Powiem wam tak, ten Spider, jak na przykład widzicie go na jakieś 5 stówek, to jest Spider 2, 75 W, ma głośnik Celestina 7080, 4 kanały do ustawienia w programach, kupa brzmień, efekty wbudowane, dodatkowo można mieć do niego foot switch, który ja mam i generalnie naprawdę, powiem wam tak, jak ja miał taki wzmacniacz kiedyś, zamiast mojego starego lampiona, który w ogóle cały czas trzaskał i w ogóle nie wiadomo co się z nim działo, to naprawdę brzmielibyśmy 100 razy lepiej z moim starym zespołem niż brzmieliśmy. No jest to, nie jest to oczywiście żadna profeska, ani w ogóle nic takiego, aczkolwiek jest to już jeden z tych wzmacniaczy, na których spokojnie można pograć i z bębniarzem, i można pograć spokojnie w domu, i generalnie można na nim coś nagrać. I jest w porze, no tak jak Valve State 8080, Valve State VS100, tak jak Bandyda od Piwi, tak samo jak kilka różnych innych takich małych wzmacniaczyków, tak? Słuchajcie, ściszam i coś tam zacznę popitulać, no będę ja pituli, więc przepraszam bardzo. Nie wiem, czy tą główkę to wam pokażę, widzicie, nawet pewnie tego nie widać tak specjalnie, takie jezo. Cięcia będzie.
Teraz gra Marshall. Wyłączyliśmy już tego Line 6a.
motherfucker. Na razie dla siebie. A może jak... Thank you.
Tak, reasumując, generalnie gitara wymaga tego, żebym ją trochę doregulował, jeśli chodzi o Floyda, ale wszystko przez to, że przed tym filmikiem ustawiłem ją sobie na szybko tak do dropa i ją generalnie nie wyregulowałem, więc trochę mi tutaj troszeczkę się to wszystko tutaj przez to, że podive bombowałem i generalnie ten dive był już naprawdę konkretny, bo już nie można pojechać dalej, już mostek jedzie jak najbardziej.
No i generalnie on tak sobie się ustawił teraz samemu, ale jak widzimy już tak bardzo się, już teraz sam się wypoziomował i o sorry, bo mogłoby być to przesterowane trochę to granie, bo nastawiłem teraz na mówienie, ale generalnie... Przez to, że go zrobiłem w innym stroju i generalnie, że był inaczej niż powinien być, czyli nie w standardowym i nie był ustawiony do standardu, tylko na szybko, przepraszam, zakrzyczyłem się, tylko na szybko ze standardu w dropa, to trochę tam przy tej wariacji wajchu musiał się tutaj sam dokalibrować, ale teraz jest powiedzmy, że ustawiono ok, jak słyszymy... ten opad i w ogóle, ale to wszystko przez mój błąd przed filmikiem. Generalnie myślę, że jak każda licencja jakoś da się ją tam ustawić i ja to generalnie zrobię i nie ma generalnie takiej tragedii. No, jest to fizyka, kto oglądał filmik o Floyd Rose'ach, to wie, że to po prostu wymaga tylko i wyłącznie ustawienia. Ja tutaj ustawiłem to dosyć na szybko w tej gitarze i być może przez to właśnie to się tak stało. Się nie da tego ustawić, no to wtedy najlepsza jest opcja taka, po prostu, że robimy jeden manewr, blokujemy mostek Floyd Rose, tak? Ja mam mostek Floyd Rose zablokowany w różnych gitarach i spełnił swoją rolę w taki sposób, że po prostu jest normalnym mostkiem, działa tak jak stały i generalnie ma fajną rzecz, bo można sobie go tutaj zablokować, a tutaj można stroić mikrostrojkami i też jest to fajna konstrukcja. Ja blokuję monetami, może kiedyś zrobię filmik o tym, jak się blokuje Floyd Rose, a może w tym się nie da ustawić, bo może ta licencja jest jakaś taka, że po prostu się jej nie da ustawić, chociaż to wątpię, jak powiedziałem i generalnie wierzę w to, że się da ustawić, ale jeśli nie, no to może w tym zablokuję, jak nie w tym, to na pewno w jakimś tam kiedyś będę jeszcze blokował. Ja w swoich zablokowałem nie tylko dlatego, że w jakiejś tam się nie da ustawić, w niektórych po prostu musiałem zablokować, bo się nastroiłem już tak nisko w drop A, że generalnie ten mostek już ciężko było wykalibrować go przy takim stroju, więc postanowiłem, dobra, nie będę już bawił się w takie rzeczy, zostawię go zablokowanego. Mam też oczywiście mostki poustawiane Floyd Rose, nie zablokowane, więc to jest taka sprawa. Ja wam mówię, ta gitara gra fajnym takim ciepłym sandem, oczywiście na niej można zagrać metalowe rzeczy, oczywiście można zagrać na niej rzeczy bluesowe, rockowe, ma zajebisty kształt, jak widzicie jest wygodna, nie leci na główkę. Można sobie skakać, tylko żeby po jajach nie bolało, można sobie skakać generalnie i wszystko jest ok, tak, nie leci na główkę. Można sobie wziąć ją tak tutaj między nogi i jechać Slayera, nie? I w ogóle, jak widzimy, jest wygodna. No oczywiście nie nadaje się do grania takiego, wygląda to dosyć słabo, raczej jest to gitara do grania na jajach. Słuchajcie, mnie ten Mistrz się podoba, gra fajnym, ciepłym soundem, jest wygodny, fajnie się trzyma w ręku i generalnie... I generalnie jest spoko ta gitara, nie dziwię się, dlaczego Kerry King wybrał ten kształt, ja też kształt Folki
kształt fałki lubię. Jak wiecie, mam swoją klasyczną fałkę. Trochę jest inna niż ta, no ale też lubię ją trzymać tak tutaj sobie. Generalnie fałki są zajebiste i nie bójcie się tego kształtu, bo jest to jeden z wygodniejszych kształtów, jeśli chodzi o gitarę. Naprawdę jest dostęp do wszystkich progów, nie ma żadnego problemu, jak ktoś umie te wszystkie słóweczki grać, to jest to tak. Naprawdę, jeśli gitara jest wyważona i dobra, to nie leci na główkę i naprawdę można z nią grać sobie na stojąco. Na siedzącą na gitarze wytnie się nie gra, ale też da się z fałką zagrać. Nie brał, już nie zanudzam, biorę jakąś następną gitarę i będę dalej się polił na następnej. No. Co tutaj dalej gadać?